Warto rozmawiać w Katowicach, bo Katowice myślę, że z jednej strony mają odpowiednie warunki do tego, żeby tutaj taką debatę przeprowadzać, a z drugiej strony jesteśmy w sercu metropolii. Metropolii liczącej ponad 2 miliony ludzi. Wiemy, że trendy są takie, że coraz więcej ludzi przeprowadza się do miast i warto o tematach środowiskowych, o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu dyskutować właśnie w takim środowisku. Katowice są przykładem też bardzo dobrym pozytywnej transformacji przemysłowej, pozytywnych zmian. Ja myślę, że tutaj w pewien sposób dając przykład, dajemy taką swoistą wiarygodność do tego, że te zmiany, o których tutaj rozmawiamy, trafiają na odpowiednie podłoże. I cieszę się, że w Katowicach właśnie firma retencja.pl gromadzi najbardziej wyspecjalizowane podmioty, które tą tematyką się zajmują i tutaj jest szansa przeprowadzenia takiej treściwej, merytorycznej rozmowy na te tematy. Ja uczestniczę w tej konferencji już po raz trzeci i mam jakby z perspektywy czasu taki ogląd i widzę, że ranga tego wydarzenia rośnie, że zapraszane są osoby z naszego kraju reprezentujące instytucje wyspecjalizowane chociażby w tematach związanych z ochroną środowiska, z finansowaniem różnego rodzaju projektów, przedstawiciele świata nauki, innych samorządów, ale to też ta konferencja ma taką rangę międzynarodową. Są goście z różnych krajów i jest szansa na takie dosyć szerokie spojrzenie na te tematy związane właśnie ze zmianami klimatu, związane z wodami opadowymi. Cieszę się, że też program jest co roku pomyślany, uwzględniający różnego rodzaju studia przypadków, różnego rodzaju ciekawe inicjatywy, tak jak w tym roku mamy na przykład pokazane tutaj przykłady innych miast ze Śląska, które zajmują się, które mają w swoich dokonaniach projekty zrealizowane w zakresie radzenia sobie z wodami opadowymi, ze zbieraniem, gromadzeniem tych wód opadowych i wykorzystywaniem ich chociażby później na potrzeby utrzymania zieleni w mieście. Ale mamy też takie zagadnienia, jak chociażby związane z przywróceniem rzeki mieszkańcom. To zagadnienie dosyć bliskie tutaj chociażby mieszkańcom Katowic, bo rzecz, o której się dyskutuje od bardzo wielu już lat, myślę, że wkrótce znajdzie miejsce i czas na realizację. I dobrze, że tutaj jest szansa do podyskutowania na ten temat, żeby wyrobić sobie opinię i zgromadzić jak największe know-how.